piątek doszło do niebezpiecznego zdarzenia pod wiaduktem na ulicy Grzecznarowskiego. Robert Prygiel złożył pozwy sądowe w trybie wyborczym przeciwko prezydentowi Witkowskiemu oraz trzem wiceprezydentom. Trwają starania o powrót karetki do jezdni Letniska. Dzień dobry, Milena Majewska, zapraszam na informacje. W ubiegły piątek doszło do niebezpiecznego zdarzenia pod wiaduktem na ulicy Grzecznarowskiego. Na przejeżdżające pod obiektem auto oberwał się element stropu. Na ten moment wiadomo, że Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji nie planuje całkowitego zamknięcia wiaduktu. W najbliższym czasie obiekt przejdzie gruntowny przegląd. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Wielki Piątek tuż po godzinie 15. W wyniku oberwania się elementu stropu na przejeżdżające auto poszkodowany został 30-letni kierowca pojazdu. Jednak jak udało nam się ustalić, mężczyzna miał duże szczęście, ponieważ największa część oberwanego tynku wylądowała na pustym miejscu pasażera, a on sam nie odniósł poważnych obrażeń. Po zdarzeniu zamknięty został jeden pas drogowy, który znajduje się bezpośrednio pod miejscem obrywu. Na ten moment wiadomo, że wiadukt nie zostanie całkowicie zamknięty, a ruch pod nim będzie odbywał się normalnie. Teraz jest ten obiekt pod kontrolą służb wewnętrznych MZDiK, natomiast zarząd dróg zleca w ekspresowym trybie kolejny przegląd już pod kątem tych konkretnych ustawek, do których doszło. Jak informuje wiceprezydent, wiadukt był poddawany regularnym kontrolom, a ostatnia z nich miała miejsce jesienią ubiegłego roku. Ten obiekt był pod kontrolą, nie było żadnych sygnałów, że jest w złym stanie technicznym. To po prostu niestety usterka budowlana, odpadł kawałek tynku. Teraz musimy zminimalizować ryzyko takich zdarzeń na przyszłość. Obecnie wykonane zostały prace związane ze skuciem luźnego tynku w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca obrywu. Generalny przegląd wiaduktu MZDiK zleciło firmie zewnętrznej i ma on się rozpocząć w ciągu najbliższych kilku dni. Po ekspertyzie będzie wiadomo, czy wiadukt wymaga remontu. Jak informuje wiceprezydent, w planach nie ma całkowitego zamknięcia obiektu. Jeśli będą potrzebne jakieś prace remontowe, doraźne, no to wtedy będziemy po kawałku zamykać, tak aby z jednej strony było bezpiecznie, a z drugiej strony, żeby nie paraliżować ruchu w tej części miasta. Nie ma żadnego zagrożenia, że będziemy musieli zamknąć całą tą ulicę, czy też cały wiadukt. Na ten moment nie jest znana dokładna przyczyna obrywu, jednak według wstępnych hipotez spowodowany był on działaniem wody. Konkretne ustalenia poznamy po przeprowadzonej ekspertyzie. Robert Prygiel złożył pozwy sądowe w trybie wyborczym przeciwko prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu oraz trzem wiceprezydentom Marcie Michalskiej-Wilku, Łukaszowi Molendzie i Mateuszowi Tyczyńskiemu. Chodziło o wypowiedzi dotyczące jego miejsca zamieszkania czy poparcia ze strony Prawa i Sprawiedliwości. W swoim wniosku Robert Prygiel domagał się zakazania uczestnikom postępowania, czyli Łukaszowi Molendzie, Mateuszowi Tyczyńskiemu, Marcie Michalskiej-Wilk i Radosławowi Witkowskiemu, rozpowszechniania o nim nieprawdziwych informacji. Chodziło o te wypowiedzi, które padły w trakcie porannej rozmowy Radia Rekord i telewizji Dami. Jeden kandydat z PiSu i drugi kandydat z PiSu. Mamy dwóch kandydatów z Prawa i Sprawiedliwości. Jeden oficjalny. Jednego mamy. Nie, no mamy dwóch. Jeden oficjalny, jeden nieoficjalny. Jeden PiS, to drugi NeoPiS. No myślę, że każdy wie, nie będę tutaj na antenie, redaktorze. Mówi pani, że dwóch kandydatów z PiSu, więc... No jeden to jest Artur Standowicz, drugi to jest Robert Prygiel. Powiedział pana wczorajszy rozmówca, że brakuje miejsc w przedszkolach. No w zeszłym roku w naborze zostało 400 wolnych miejsc, czyli gdyby chciał przywieźć nawet dzieciaki z miejsca, gdzie na co dzień mieszka, czyli z Nysy, to i tak jeszcze moglibyśmy je przyjąć do przedszkola. No bo jest oczywiście jeden kandydat, który tutaj się chciał pochylać nad bezpieczeństwem, ale to właśnie wynika z tego, że... No nie, jest to tajemnica. Robert Prygiel chociażby głośno o tym mówił, no tak, że trzeba poprawić bezpieczeństwo na ulicach Radomia. Jak się ileś lat nie mieszka w Radomiu, to się nie wie tego. Robert Prygiel pozwał też obecnego prezydenta Radosława Witkowskiego za wypowiedzi mówiące o tym, że pomysłodawcą wystawienia Prygla w wyborach był Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a on sam jest kandydatem z poparciem tej partii. Wnioskodawca domagał się przeprosin oraz wpłacenia określonej kwoty na cele charytatywne. Tak samo jak będę walczył jako prezydent miasta Radomia o dobre imię Radomia, tak samo będę walczył o siebie, bo to jest nieprawda. Jeszcze raz powtórzę, ja nigdy do żadnej partii nie należałem i jestem mieszkańcem Radomia. Urodziłem się, mieszkam i żyję w Radomiu. Płacę podatki, dużo większe podatki niż ci państwo i czuję się z krwi i kości radomianinem. A to, że przez swoje życie pracowałem w wielu miejscach, to tylko pokazuje to, że zebrałem
doświadczenia z całego świata nawet, nie tylko z Radomia i mam perspektywy inne, a nie tylko z urzędu. Sąd jednak wszystkie pozwy oddalił. Jak mogliśmy przeczytać w ich uzasadnieniu, rolą sądu nie jest rozstrzyganie sporu politycznego oraz dokonywanie oceny koncepcji politycznych prezentowanych przez kandydatów. Dodatkowo miejsce zameldowania, zdaniem sądu, nie jest tożsame z miejscem zamieszkania. Wiadomo, że Prygiel złożył zażalenie na decyzję sądu. Złożył też lub złoży w najbliższych godzinach kolejne pozwy. Trochę szkoda czasu na pisanie pozwów, zajmijmy się merytoryczną rozmową, zajmijmy się kampanią wyborczą i tyle. Natomiast dostałem już informację, że kolejny pozew do sądu w Radomiu wpłynął, więc jestem spokojny i myślę, że po raz kolejny sąd ten pozew oddali. Dla mnie Robert Prygiel jest kandydatem na PiS-u i cały czas tak jest moje zdanie. Jest trochę takim kołem ratunkowym na wypadek, gdyby ten drugi oficjalny kandydat Prawa i Sprawiedliwości tych wyborów nie wygrał. W moim przekonaniu jestem kandydatem wystawionym przez jedną z frakcji PiS-u i kompletnie nie rozumiem tego, czemu tych powiązań się wypiera, ponieważ w niektórych audycjach radiowych wręcz wypierał się znajomości z niektórymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, a z mieszkańcami Radomia trzeba być po prostu uczciwym i powiedzieć im prawdę. Panie Robercie, jako powołując się na swoje idee sportowe, na swój charakter sportowca, mniej płaczu, więcej pracy. Na ten moment nie wiadomo, kiedy sąd odpowie na zażalenie Roberta Prygla. Trwają starania o powrót karetki do jedlni letniska. Miasto chce również utworzyć komisariat policji. Temat powrotu karetki do jedlni letniska jest obecny w przestrzeni publicznej od wielu lat. Przypomnijmy, że gmina utraciła ją w 2017 roku. Decyzja wywołała protesty mieszkańców. Teraz kwestia przywrócenia ambulansu powróciła przy okazji rozmowy z wicewojewodą Robertem Sitnikiem i Cezarym Brymorą. Pocieszające jest to, że pan wojewoda wysłuchał mnie i tu absolutnie podziela moje argumenty. Jesteśmy, tak jak wspomniałem, miejscowością ponad 4-tysięczną, gminą ponad 13-tysięczną. Mamy zbiornik wodny, mamy mnóstwo turystów już nie tylko latem, ale też i w ciepłe weekendy, więc uważam, że karetka powinna wrócić do jedlni, tak jak to było parę lat temu. Kolejną poruszoną kwestią była budowa komisariatu policji w jedlni letnisku. Burmistrz deklaruje, że miasto jest gotowe na te inwestycje. Jesteśmy przygotowani ze swojej strony, bo mieliśmy przygotować działkę do przekazania ze wszystkimi uzgodnieniami, z badaniami, z uzbrojeniem i ta działka jest gotowa do przekazania aktem notarialnym policji i mam nadzieję, że ten komisariat policji powstanie właśnie w jedni letnisku. Burmistrz argumentuje, że obecnie policja musi przyjeżdżać z Radomia lub Pionek. Budowa komisariatu zapewniłaby bezpieczeństwo mieszkańcom. Jarosław Kowalik przedstawił program KWW Zjednoczeni dla Radomia. Wśród propozycji są m.in. rewitalizacja 4 etapów rozwoju urbanistycznego Radomia, budowa szybkiej kolei miejskiej czy postawienie nowych tężni solankowych. Jednym z kluczowych punktów programu Komitetu Jarosława Kowalika ma być ściągnięcie do Radomia nowych inwestorów. Dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy. Nowe miejsca pracy, dobrze płatne. Tak, żeby właśnie między innymi młodzież zechciała tutaj zostać w Radomiu. Wśród propozycji są także zmiany administracyjne w kraju. Jarosław Kowalik chce utworzenia województwa staropolskiego z podziałem organów między Radom i Kielce. Do tego potrzebna jest wola samorządu, wola pana prezydenta, który musi przewodzić, musi koordynować wszystkie działania okolicznych gmin i powiatów, tak żebyśmy byli gotowi na to, co już w województwie świętokrzyskim jest przygotowane, na to, co już proponują, bo oni doskonale wiedzą, że sami nie są w stanie rozwijać się dalej, że tak samo jak Radom albo jeszcze bardziej wyludniają się Kielce i województwo staropolskie, a w połączeniu z nami jesteśmy w stanie dalej i szybciej się rozwijać. Kolejną propozycją ma być rewitalizacja 4 etapów rozwoju urbanistycznego Radomia. Począwszy od Piotrówki, poprzez Stare Miasto wokół kościoła świętego Wacława, poprzez miasto kazimierzowskie, przypominam, to 3 etap, a dopiero mamy 1340 rok. No i 4 etap, czyli
obecne centrum miasta. Kolejnymi propozycjami Jarosława Kowalika są budowa wielopoziomowych parkingów, tężni solankowych w parkach czy szybkiej kolei miejskiej. Polega to na tym, że końcowy przystanek, który byłby przynajmniej na Podkanowie, a być może troszeczkę za granicą miasta, tak zwany przystanek Południowy Radom, ale z Podkanowa przez budowany przystanek na południu w tej chwili. Później następny przystanek to jest dworzec główny Radom, następny to jest budowany w tej chwili Żeromskiego, już zbudowany przy pod wiaduktem w ulicy Struga, następny już przecież mamy przy ulicy Żółkiewskiego, dalej mamy Gołębiów czy Wolę Gołębiowską, ale drugi końcowy przystanek byłby właśnie przy budowanym w tej chwili centrum logistycznym na terenie byłej elektrociepłowni. Wśród propozycji są także rozwój polityki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów osób zależnych oraz powołanie przy Radzie Miejskiej zespołu do spraw bieżących inicjatyw mieszkańców. Prawie 6 milionów odsłon i ponad 209 tysięcy użytkowników. Tak wyglądał marzec 2024 na portalu cozadzień.pl. To był świetny miesiąc dla portalu cozadzień.pl. Naszą stronę w marcu odwiedziło 209 812 użytkowników, którzy wygenerowali 5 895 496 wyświetleń. W sumie od początku roku nasz portal odwiedziło już 591 576 użytkowników. Mamy też 34 492 526 wyświetleń. Dane pochodzą z Google Analytics za okres od 1 do 31 marca 2024 roku. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.